Siemano, gotowi na kolejną wojenkę, tym razem Andros United kontra Budu Lubu. Brzmi to znajomo, bardzo znajomo, ale Budu Lubu nie lubię, za bardzo się świecą, bo ja nie. Dlatego mielibyście Starki, to trzymałbym za was kciuki. A jak to się skończy, sami zaraz zobaczycie. Na szczęście wojna wreszcie krótsza niż ta, co była poprzednio, bo z flaki z olejem to było pili kontra energii, ja, energy. No tych lubię naprawdę bardziej, bo widzicie, mniej się świecą, mają buffy, mają jakieś tam trytony, no to jeszcze od biedy ujdzie. No dobra, ale powodzenia obu gildiom, bo jak wiecie, trochę... Na pewno jakaś się dostanie trochę dalej. Dobra. No tak jak widzicie, wojna podjazdowa zaczęta. Kto wygra, kto zdobędzie pierwsze punkty. Kto zdobędzie pierwszy punkt, to jest zadanie dla was. Jak odgadniecie, to będzie trochę inny filmik na jutro. Dobra? Nie no, w środę i tak jest jakiś inny filmik zawsze. A ostatnio trochę przesadzam z tymi wojnami, wybaczcie, ale to turniej. Jeszcze jak wiecie, zostało kilkanaście wojen do zakończenia turnieju, więc będzie na pewno się działo. I to jeszcze zostały nam jakieś serwery. Dokończyć Andros. Zostały nam jeszcze Wetter i Dumar. I oczywiście to będzie długo, czyli TBD. Ale na TBD zgłosiły się tylko raz, dwa, trzy, cztery gildie, więc będzie... Będzie śmiesznie. A w ogóle na TBD zgłosiła się taka sama... Dobrze patrzę? Budu Lubu? Też? No czekajcie, no. Bubu Lubu. A tu? Bubu Lubu. Bubu Lubu chyba gracie na TBD, co? Przyznajcie się lepiej. Bo widać, że się taka gildia też zgłosiła i będą walczyć kontra Legion. Bao Bao i Sunshine. Sunshine to jest w ogóle na każdym serwerze, zauważyłem. Nieważne co to by było, czy to by było Priv, czy to by był Metek, czy to by był Ion, czy to by był jakiś tam inny. Sunshine zawsze gdzieś jest, to samo Legion. No, ale no tu widzicie, jak tam ktoś lata w ogóle po ścianach. Nieładnie. No ale jak wiecie, tak naprawdę wojny potrwają do 3 czerwca. Długo? No ja wiem, czy długo, 11, czy 2 tygodnie jeszcze zostało wojen, więc ci, co nie przypadają za wojnami, będą mieli teraz chyba 2 dni wolnego od wojen, 22 i 23 będą wolne. I potem zaczyna się znowu z Wetter. No a tutaj widzicie, wojenka... Takiego wyniku raczej się nie spodziewałem. I wydaje mi się, że coś tak dziwnie patrzę na ten ranking, tak sobie prawym i lewym okiem. I tak patrzę, Bubu Lubu, no, tu widzicie, wygrywa. A tam w rankingu dalej ich nie ma, czyli nie wiadomo, czy walczą o trzecie, czy o finał, no kto wie. Finał w ogóle jeszcze będzie dziś, gdzieś kawałek dalej, bo jeszcze będą wojny dwie. Więc spoko, loco, luz i spontan, więc spokojnie. No jak widzicie, wojenka zbliża się ku końcowi. Z sporą przewagą Bubu Lubu. Nad United. Ała! No. To by było na tyle w tej wojence. Ja już się więcej praktycznie nie odzywam. Sami zobaczcie, jaki był końcowy wynik, końcowy rezultat tego, co nam Bubu Lubu wymyśliło. Miazga. Może nie taka jak na Negrosie, bo tam były wojny do zera, do dwóch, ale tutaj też jest całkiem spoko. Do zobaczenia do następnych wojenek. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.